We've been fighting our whole lives. Today, the rebellion dies. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku dodatkowej kampanii Battlefront 2, czyli Odrodzenia. Dziś kontynuujemy przygodę Aiden Versio, idziemy ze Sheriffem i jesteśmy w stolicy Vardos, czyli Kestro, która w tym momencie jest miastem, opuszczonym Jinata Security, których logo widzimy na budynku pod dowództwem Gleb, którzy starają się odbudować to miasto, przywrócić dawnej świetności. I współpracują oni z najwyższym porządkiem i dziś mamy się skonfrontować z Gleb i wygnać stąd najwyższy porządek, co raczej nam się nie uda. We dwójkę czy w trójkę, bo jeszcze mamy ze sobą naszą córkę Zei. Znaczy córkę Aiden oczywiście. Ale cóż, lecimy. Zei zostać na Korwusie. Nad naturalną morzą jej świetle. Przydałaby nam się tutaj. Gleb to część mojego życia, o której wolałabym zapomnieć. Zei może wiedzieć o mojej przeszłości, ale nie chcę, by patrzyła jej w twarz. W porządku. No, więc na razie jest dosyć spokojnie, chociaż wiemy, że zaraz zacznie się tu jadka. Ja sobie wziąłem... Przynajmniej pada śnieg. Ładnie jest. To nie śnieg. Super. To pył atmosferyczny po operacji Popium. Resztki miasta, które od dziesięcioleci jest martwe. Wiesz co, może po prostu sobie pomilczę. Właśnie od czasu operacji Popium miasto jest wyludnione, wszyscy stąd uciekli. Co to za światło? Najwyższy porządek. Na 100%. Co oni zrobili? Jazda. Znajdziemy Gleb i dowiemy się, co się stało z Delem. Potem wrócisz do ruchu oporu i sprawdzicie, co się dzieje. Coś tu leci. Korwus. Ona miała tu podlecieć? Z tego, co wiem, wciąż żyją tu ludzie. Myślałam, że Gleb zrezygnowała z Vardos wraz z Imperium. Myliłam się. Zmieniłem sobie w ogóle karabin, który mi dali domyślny, na snajperski. Raczej pewnie się czuję ze snajperkami. To Gleb. To była Gleb. Ask. Rzućcie broń, już. Nasza protektor przestała być przydatna dla projektu Odrodzenie i najwyższego porządku. Projektu Odrodzenie. Porywania dzieci. Ratowanie. Tworzenie z nich armii, jakiej ta galaktyka jeszcze nigdy nie widziała. Senat na to na pewno nie pozwoli. Po Senacie i całym układzie Hosnian zostały tylko zgliszcza. Te światła na niebie. Piękne, nieprawdaż? Republika zmarnowała całe dekady, nie robiąc nic. My w tym czasie przygotowywaliśmy się na ten dzień. Wiesz, Aiden, mam nadzieję, że doceniasz, że dzisiaj, akurat tego dnia, postanowiłem być tutaj z tobą. W miejscu, w którym wszystko mi odebrałaś. Oddział, moją rodzinę. Tyle czasu czekałem, by ci odpłacić. Najpierw był Del. Tak, to ja właśnie. A teraz... Twoja córka. Ustalcie, co wiedzą ruchu oporu, a później spalcie to miasto. Musiałem żyć w twojej galaktyce, Aiden. Teraz ty będziesz żyć w mojej. Z
Z Haska zrobił się większy dziad niż był. What the hell? Dobra. Czy Nata walczy z najwyższym porządkiem? Mamy kolegów. No. Miałem swoją snajperkę i teraz co? Straciłem ją od razu. Ale tu gdzieś była... Gdzieś była skrzynka z broni. No właśnie. Tylko do mnie nie strzelać. Oni też do mnie strzelają. Nie chcę nic mówić, pomagam wam chyba, nie? A macie granata. Taka to wdzięczność. Pomagam im, a ci mnie jeszcze atakują. Co to ma być? Shriff, kogo to masz? Dobrze ci idzie, ja cię tu zostawię z nim. Bardzo dobrze ci idzie. Gdzieś tam był za tą chmurą. Więcej granatów. Shriff sobie dobrze radzi, ja mu nie zamierzam ingerować. Chodź tu. Cały czas zapominam, że to jest fała, nie cel. Zabił go? Czy ja go zabiłem? Shriff na starość chyba celność ci składa, takie mam wrażenie. Ile ich tu jeszcze? Ja chcę broń zmienić, czy oni tu w nieskończoność będą wychodzili? Wiem, że na pewno zaraz zginę, jak tak dalej. Dobra. Chyba jest na tyle spokoju, żeby zmienić broń. Dobra, i wziąłem sobie snajperkę. No tak jak mówię, lepiej czuję się ze snajperką. W większości FPS-ów, jakie gram, jak nie we wszystkie, więcej czasu grałem snajperem niż jakimś szturmowcem, medykiem z ciężką bronią. O! Stój w miejscu, stój w miejscu. Co on robi? Ja pierdzielę. On se kółka jakieś robi, no. The hell are you doing? Odnawia się szybko. O co chodzi w kółko w ogóle? Jak jego, on go trafi? No. Ale mu to wzięło, kurde. Oho. Czemu tylko nami się nie zainteresował nagle? Ja już raz zginąłem od AT-ST. Z kim ten duży jest? Do kogo on strzela? Na razie do nikogo, ale... Naprawdę. Musisz się określić. Tego szybciej już chyba z tego rozwalę. Ta rakietka mu tak mało robi mimo wszystko. Ty pierdzielać. No. Gdzie mi tu chodził? Widzę. No super. A ja umieram. A to jest więcej niż było w Imperium, czy jaki pies? Idziemy szybko. Shriff, lecimy. Córka, nie żyje, zostajesz mi tylko ty. Ciebie stracić na pewno nie mogę. Stoją nam na drodze. Kurde, chciałem strzelić w ten i się obrócił. Pewnie więcej was. Nope, 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 nope. Tego nie było. No. Tego celowania nie było, jasne. Nic nie widzieliście.
Nie, żebym nie mógł tego wyciąć, ale... Dobra, ja jestem i tak pewny, że ta cała Zej przeżyła. Uuu, jak ładnie wygląda. Dio, znajdź przekaźnik komunikacyjny. Poszukamy nadajników ratunkowych. Dio? Tak go nazywają? No, trafiłem w niego przecież. Walczę w ogóle z dwiema stronami i z... z Jinata Security i z najwyższym porządkiem, no... to już przynajmniej Jinata powinna być ze mną. Ale nie. Jak się stoją w linii w ogóle. Wybucha? Wybucha, dobra. Wszędzie muszą być wybuchające beczki. Każdy FPS. Kto jeszcze? Nie widzę. A, dobra. Wszyscy? Nie? Na górze, wiesz, skakuj. Jak ja tam mam dojść? Najpierw sobie tu zostanę, dlatego biorę snajperkę. Ja zawsze wolę... No to... No, ktoś ma tutaj... olimpijski rzut granatem po prostu. Na 102 metry. Ja wolę bardziej się trzymać na uboczu z tyłu i strzelać do nieosłoniętych ludzi z dystansu. Lubię grać snajperem po prostu. Nie to, że lubię się kampić, ale to jest jedna z robót snajpera. Być w ukryciu. Genialnie. To jeszcze Jinata, a nie najwyższy porządek. No chyba nie! No! Pokręciło ich trochę. Wbiegają! Chcą mnie zabić od razu. O! Ty kurde! Holy shit! Prawie... Szeryf, a ty możesz ostrzegać, albo... Dobra, nawet nie ostrzegać, ty możesz ich zabijać? Jak tu wchodzą? Aha. Albo ostrzegasz, ale ja cię nie słyszę, ale no... Hopie! Zabijaj ich chociaż! Hej, ATRT! No, wojny klonów się przypominają. Idziemy. Coś obok mnie jest. Are you... Dobrze, że rzuciłem to. Bo by mnie z zaskoczenia wzięli. Wydaje mi się, że te AT są trochę zbugowane. One wchodzą w kółko i nic nie robią. Nawet do mnie nie strzelają. One wchodzą w kółko tylko. Nie, za daleko jestem, żeby skanerem ich wykryć. Wojny klonów, bitches! Nie widzę przeciwników. Dobra, już się naprawiam. No w ciuciu babkę się ze mną będzie bawić, no. Celownik mam na jego twarzy. No, Aiden! What the hell, no? Co to za strzelanie ma być? Lecimy. Kurde, celność boska. Gdzie tu? A ty skończył się? Się tu rozbijają. Karabast. Karabast. Lubię to powiedzenie. No i znowu, no. Muszę celować nad nim, żeby w niego trafić. Jako oszustwo. Czasami jest dobrze, ale czasami to jest masakra. Widziałem cię.
Na szczęście jest to maszyna i te jej pociski są lekko takie... Zapomniałem, jak się to nazywało. Opryskowe, czy jakoś to... Ok! Chciałem z tego już wyjść. Czemu ja się tak głupio wbijam? Tylko odcinek dłużej trwa, no. Na szczęście stąd, więc nie będę musiał ciąć. Ja chciałem już powiedzieć, że widzimy... Nie było cię tu przed chwilą! No! Skąd wy... No i znowu! Biegnij! Co tu jest? A, mogę ich na... Mogę im na plecy wejść. Przyda się, bo... Oni tu chyba wylądują, nie? No to jak wylądują, będą mieli niespodziankę. No właśnie. Nie mogę rozwalić. Zapraszam. No dawać. Jak na rozstrzelanie. Naprawdę? 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 Jaki bezsens, nie mogę ich zabijać, dopóki nie wysiądą. Bo im skrypty nie pozwalają, no co to ma być? Te granaty. To, kto, kto, ty? Czekaj, muszę celować nad tobą. Kurde, jeszcze mi barierki przeszkadzają. Strzelanie z tego to jest bezsens. Ja na multi czegoś takiego nie doświadczyłem, żeby to tak słabo strzelało przecież. O, do mnie tak napieprza jeszcze. Widziałem cię. Ciebie też. A idę do jasnej cholery. Zacznij strzelać normalnie z tego. Yep. Mogę z tego wyjść. Ja już wolę tradycyjnie. Przestaję ufać maszynom. Naprawdę. No? Kurde. Nie ufam wam. Głupie maszyny. Curuś? Spokojnie. Ona gdzieś tam jest. Musimy ją tylko znaleźć. Wiara. Dobra, wezmę. Przynajmniej się będę szybciej przemieszczać. Jestem ciekaw, jak szybko szeryf za nami będzie biegł. No idę. Nara. No nie. Się w deszczu podrynne, no. Wkurzasz mnie już, Aiden, tym celowaniem. Naprawdę na multi... Znaczy dobra, jeśli chodzi o te pojazdy, to akurat bardzo mało z nich korzystałem na multi. Ale jednak! Korzystałem. I tam nie było czegoś takiego, takiego feralnego celowania. Oho. Musimy oczyścić teren, zanim otworzymy kapsułę. Nie, dobra. Myślałem, że z tym też będę walczyć. No on tylko chodzi dookoła. Ale najwyższy porządek chyba ma lepsze, według mnie wizualnie te AT-AT. Według mnie mają lepsze. Niż to, co miało Imperium. Ale nic nie przebije... klonowskich AT. One są po prostu genialne. Ile was tu wychodzi? ATRT
To są... nieporęczne rzeczy, no. Jak ich wystrzeliwuje. No co ty? Byłaś. No, jeszcze? To. Idź mi stąd! Oho. Jak, akurat jak się z kimś strzelacie mano a mano. I wam się amunicja skończy, no najgorsza rzecz. No, dobra. Ani śladu ze. Spokojnie. Masakra. Mądra, silna. Znajdziemy ją. Gdzie teraz? Droid jak coś znalazł. Ona żyje, Shinna. Jest sama. Do tego nadajnika. Jak oni fajnie latają. No chyba nie. Na spokojnie. Mnie rozwalą. Skakać umieją, jak widać. Więc jeszcze mi skoczą na głowę. Tak jak Ewoki na AT-AT. No. Więcej was nie było, nie? Super, no i znowu amunicja mi się skończyła. Znaczy przegrzało się. W tej grze to nie skończyła się amunicja, ale przegrzanie. Będzie zabawa. Coś do mnie z tyłu strzela, czy to szeriff, dobra. Coś jeszcze? Ktoś mi nagle wyjdzie zza drzwi? Zza bramy? Gdzie? My wygrywamy, my już tutaj tyle killi mamy. Już prawie jesteśmy. Gdzie pode mną? Strzelam na ślepo, tam gdzie promienie lecą. Dobra. Nie wiem, co jest pierwsze, mogę zejść na dół. Ech. Z jednej strony najwyższy porządek, z drugiej Jinata Security. No po prostu, znaczy plus jest taki, że się sobą zajmują nawet. Że ja nie jestem głównym celem. Więc o tyle dobrze. Bezpieczne, mówisz. Nie sądziłem, że mają szansę. Nie mają. Jeśli najwyższy porządek się wycofuje. Jak oni latają. Jinata zostanie zmiażdżona. Pewnie. Nawet w filmach widać. W 7 może aż tego tak nie było widać, ale w 8. Pod sam koniec filmu widać, że Galaktyka mniej więcej już traci nadzieję na to, czy da się coś zdziałać przeciwko najwyższemu porządkowi. I zostawiają ruch oporu samych sobie. Leia nie ma jakiegoś większego wsparcia. Nie wiem, jak to będzie w 9. W 9 może się dużo zmienić. Ale na ten moment ruch oporu jest sam, jest zdziesiątkowany. I na razie tworzy się taki obraz, że najwyższego porządku nie da się pokonać. Dotrzemy do niej.
możemy jej pomóc. Dobra, za głęboko wchodzę. That was he said. Dobra, dobra, nie uciekam przecież. Oni tak nie strzelą, nie jest jakiś zbugowany. Wszystkie tu są zbugowane. Jedźmy sam. Dobra. Mogliby zrobić takie ataki z otoczenia, że na przykład my nie możemy zaatakować Tajów, bo latają za szybko. O, atakuje. Ale na przykład Taje mogłyby atakować nas na ziemi. Czy właśnie na przykład Jinata Security. To by było spoko. Taki atak z otoczenia. Nie miałbym pretensji, gdyby nawet mnie zabijało. Byłbym wkurzony pewnie, ale no. Aiden. Ale jak ginę, to ja zawsze jestem wkurzony. Tylko staram się robić dobrą minę do złej gry. Siema, Zej. No co ty? Trzymaj się, Szyryk. Zapomniałem o tobie. Wybacz. Koniec. Tata nie żyje. Co? Myliliśmy się co do gleb. To Husk zabił twojego ojca. To Husk żyje? Tak. Ale to się zmieni. Dostaniemy się na pokład niszczyciela i załatwimy go na dobre. Aiden. Chcesz ścigać Huska? Ruszcie się! On ucieka! Mamo, dość. Zabicie jednego człowieka nie przywróci nam taty. Gdybym tylko podjęła walkę, dołączyła do ruchu oporu, nic takiego by się nie Słyszałaś, stało! Słyszałaś, Haska. Najwyższy porządek planował to już od dawna. To nie była twoja wina. Przecież może się jeszcze dużo zmienić. Ruch potrzebuje wszelkiej pomocy. Jeśli ustalimy, jakie siły ma najwyższy porządek... To ruch oporu będzie miał szansę. Dobrze. Okej. Okay. Musimy dostać się do środka. Hej, Shiv. Masz kiepski pomysł? Witaj w ruchu oporu. Shiv zawsze chętny na kiepskie pomysły. Dobra, nie wiedzą, że ukradliśmy Taję, ale o tym, czy się dowiedzą, dowiemy się już w kolejnym odcinku. Ostatnim odcinku z Battlefronta, z czego się cieszę. W ostatnim odcinku oczywiście dam wszystkie podsumowania, jak mi się kampania podobała, tak dalej, tak dalej. Oddam pod ocenę swoją tę grę. Ale tak, teraz mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Do następnego. Niech moc będzie z wami.